Cześć, witam was wszystkich serdecznie w 5. odcinku Tormented Souls, albo Zadręczone Dusze. Chociaż polskie tłumaczenie pewnie byłoby inne, tak czy siak możemy zejść do piwnicy. Mamy skalpel. Niczym innym się nie dało. No dobra. Z pistoletu albo coś, nie? Schodzimy na dół. Pokój bojlerowy, dobra. Mamy naboi więcej, świetnie. Tam jest jakiś pan. A, tu jesteś, dobra. No bez przesady. A, padł. Dobra. A, chwila. Tak ze strachem w sumie, bo największym przeciwnikiem w tej grze jest chyba kamera. No bez kitu. Ktoś tu coś gotował. Wow, ale przy takim czymś bym nie spał. Okej, dzięki za apteczkę. Przyda się na... O, i zapal światło, świetnie. Odpal pralkę przy okazji, może coś wypierze się. Nie, dobra. Mi się wydaje, że jest jeszcze jeden potworek. Na górze chyba. Bo ja tak do góry biegłem. Jest! Gdzie? Ja się nie boję tego potworka, tylko ja się boję kamery, a tym bardziej, że w ciemności nie mogę strzelać. A, tam jest świeca i ten potworek, proszę. Widzicie? Stoi na razie cicho. Muszę zapalić to światło tam. Żebym tylko mógł wyjąć shotguna. Czajcie. Podejdź tu do płota. Dobra, już. Udało się, chyba. Czy to oznacza, że mogę go trafić? Zaraz zobaczymy. Okej. No już, umieraj. Jeden z ważniejszych przedmiotów. Kto położył te ciała tutaj? Masa ciał. Przedmiotów tutaj chyba nie ma, co? Zobaczmy, co jest w następnym pokoju. Okej. No nie wiem, ci panowie nie wyglądają... Coś tam jest. Mam nadzieję, że chwila spokoju będzie. O-o! Co jest? Coś zleciało na dół, proszę bardzo, no. Ciało. Co to? Kurde mole, no. Strach w oczach. Tu kolejne drzwi. Wygląda na to, że będzie można to otworzyć. Mam nadzieję, że żadnej gonitwy nie będzie. Wiecie, o co chodzi w tego typu grach. No, okropne miejsca. Jeszcze krzyż odwrócony.
Co tu się dzieje? Naboje, dzięki. Tylko ja tutaj nie będę mógł walczyć. Dobra, musimy zbadać ten hałas. Nie wiem, czy to specjalnie te hałasy wrzucili, czy co? Leki! O! To będzie chyba do zagadki. To będzie pewnie jakiś klucz. Podejrzewam. Odcięta ręka w toalecie, dziękuję. Ale nie. Nie, nie sprzątali tu już od dawna. Kurde. Okej. Okay. Przyznam się, oczekiwałem scare jumpa i zapomniałem. Dobra. Okej. Okay. Nie mam innego wyjścia. No nie. A! Tu jest świeca. O fuck! On jeszcze kwasem! Fuck! Co jest? Dwa przynajmniej naraz, to dobrze. Nie, nie, poczekaj, czekaj. O, dobra. Straciliśmy zdrówko, a tak się cieszyłem, no ale dobra. Może już będzie spokojniej do końca tego etapu. Tego korytarza, czy cokolwiek. Każdy gwóźdź na wagę złota. O, prąd! Nie możemy tam wejść, bo się skopcimy. Okej, od... Chwila. O! Wróciliśmy do głównego korytarza. No ale nie mogę wejść do wody. Co zrobić, żeby do wody wejść? Zaraz, to musimy wyłączyć generator. Ale wiecie, co to oznacza, że jak wyłączę generator, to światło zgasi się? O, niedobrze. No. Super, i teraz wracamy tam, gdzie byliśmy. Dobra, przeszliśmy. Okej, i teraz wracamy, żeby włączyć elektryczność, dobra. O! Zbiegły pacjent. Pacjent z inicjałami HBP.
Szkoda, że nie BHP. Zniknął. Był w szpitalu, sam sobie strzelił w żołądek, żeby uniknąć więzienia. Po tym, jak piąte ciało zostało znalezione na jego posiadłości. No świetnie, piąte? Policja szuka zbiegłego dookoła szpitala. Jeszcze go spotkamy, coś czuję. No teraz mamy chyba skrót, coś mi się wydaje. A, dobra. Tutaj było zamknięte, dobra, to świetnie. Zobaczmy, co się czai za rogiem. Nie, właściwie to... A, kostnica, no pewnie. No to świetnie. Śmieci. Jest tu jakaś świeca? Znaczy jest trochę światła, także dobrze. O, naboje. Paczka trochę wygląda jak naboje do Browninga w Rezydencie. Tej pierwszej broni, powiedzmy. Widzieliście to? Coś weszło do pieca. Zaraz scare jump. A oczywiście. Widzę, że nie odpuszczą. O, drzwi odblokowane. A, świetnie. Dobra. Mamy teraz kilka skrótów. Świetnie. Ale ja potrzebuję jakichś przedmiotów. Coś, co pomoże nam posunąć to wszystko do przodu, bo na razie... Mam ten kawałek metalu, ale nie wiem, gdzie go użyć. O! A! Kolejne drzwi! Ja tu zaraz wrócę, tylko chwila. Zobaczmy tutaj, to jest generator czy co? A! Patrzcie, ile skrótów odblokowaliśmy. Wow. No dobra. No to idziemy do pokoju z eksperymentami, dobra. Ponieważ jest tu świeca, to czuję, że pojawi się jakiś panek. No chodź tu! Okej. Dobra. Shotgun jest dobry na początek, żeby powalić gościa, a potem go dobić z igiełek. Dobra. Pan Szkieletor. Kiedy Diablo wyjdzie? Nie wiem. Dobra. Chwila. Trzeba znowu się uzbroić w zapalniczkę, niestety. Okej. Od razu lepiej. Muzyczka, jakby boss zaraz miał się pojawić, nie? No bez przesady. O! Zagadka chyba.
kwiaty. O nie, co to? Zobaczmy. Zlokalizowałem ojca tajne laboratoria, ukryte w kostnicy. Eksperymenty działają. Był w stanie zreplikować stan Marii, wstrzykując jej krew do umierającego człowieka w szpitalu. Ja zadeklarowałem, że jest martwy w raporcie. Nikt nie zwrócił uwagi na jego odejście. Pokazywał już pierwsze symptomy. Jak planowałem, zaadministruję pierwszy antidotum. Aha, okej. I dlatego ci panowie są tutaj. Poszłem do lasu, żeby znaleźć dziewczynki, ale nie mogłem. Wow, 87? Wow, 5 lat później. Test numer 25 pokazuje obiecujące rezultaty. Ale po 5 minutach rozpuścił się na basen krwi. Po 5 latach eksperymentów uważam to za postęp. No nieźle. To gościu oszalał. Dzięki, strzykawencja. Co my tu mamy? A, nie da się przeczytać. A to co? No co to ma być? O, tam jest chyba ten pan znajomy, no. Dobrze. No nie gadaj. Nie no, skalpelem to chyba tego nie przetnę. Aha! W końcu ten kwas się nadał. Ale dziwne. Kwasu dało radę użyć, ale... Ktoś tutaj umarł. Dziecko. Uszkodziłeś mnie, panku. Kaseta. O, kasetę możemy obejrzeć, dobra. Eksperyment. Aż się boję obejrzeć tą kasetę. Ale pamiętam miejsce, gdzie... No dobra. Idziemy teraz do pokoju z kasetą. Meeting room. O, jest. Perfekt, to jesteśmy tutaj. Spalmy ten magnetofon. Wrzuć kasetę. No to play. Okej. A to zdjęcia tylko? Co to ma być? Nie! No nie gadaj. Kolejne przejście do zaświatów. No super. Aha. Okej, ale ja bym chciał zapisać stan gry. Czemu ja tego nie zrobiłem? A, dobra. Wiecie co? Chyba wystarczy na razie. Mi się wydaje, że posuniemy tę przygodę dalej, bawiąc się w tym pokoju eksperymentów. Ja przejdę się do pokoju z save'em i będziemy kontynuować w następnym odcinku. Jak sądzicie? Całkiem spoko gierka. Dziękuję za oglądanie. Tutaj był Andrusek i jak zwykle do pogrania. Cześć!